Witajcie w kolejnym odcinku z Medal of Honor, Wojna o Pacyfik. Z tej strony Borsuk i zaczynamy kolejny odcinek. Teraz uświadomiłem sobie, że w poprzednim nie nagrał mi się mój w ogóle głos, więc gadałem w sumie sam do siebie. No, ale... ale to gdzie on jest? No ale pewnie dogram po prostu swój głos i będzie dobrze. Teraz musimy znaleźć działko. No właśnie, nie mogę. To gdzie ja mam mieć? Gdzie? O, tam jest. Okej, okay, widzę już. Takie fajne, strzelające. Tuś. Już mi niszczą statek, nie? To będzie tutaj. Ale tu wszystko strzela, nie? Te ci luzasko sobie siedzą. Nie mam celi misji, nie? Poczwórnego działka. Tylko gdzie on jest? Każą mi coś zrobić, ale nie powiedzą gdzie to jest. Weź się tu ruch. O, dobra. Ani. Przeładuj mi to, Makler. Hehe, tak to się robi. O, dobra, przeładował mi. Nie udało się. O, ci tu skąd? Nie udało się go zniszczyć. Tam. Nie mówić, płyną mnie. Chyba coś na mnie spadło, nie? Ej, no ja nie widzę mapy, nie? Bez przesady. Odsłońcie mi teren. O, dobra. No nie mam amunicji. Haha, rozwalamy samoloty. Dobra, skąd teraz? Stąd. Bum! O, jeden przetrwał. A, nie, 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 nie. A to nie był bombowiec, okej. Okay. Jak ja mam rozróżnić, czy to jest bombowiec, czy to jest zwykły myśliwiec? No, tylko zasłaniałem mi mapę. Mam strasznie słabą czułość myszki. Niewiele mogę zrobić, nie? Jeszcze się mi amunicja skończyła, nie? O, pięknie. Na samą porę. Pięknie. Oby tak dalej. O, nie, 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 nie. O. Samą porę. Jeffs inbound, 2 o'clock.
Nie, szybki zwrot. Nie udało się. A nie wystrzelili bomby, jest dobrze. Dobra, skąd lecą, skąd lecą, skąd lecą? Wykonaliśmy. Okej. Okay. Jeszcze poszczelam. Nie odlatujcie! Co robisz do działka? Już pisze, że misja wykonana, obsadzić dział. Ja tu nie miałem pomarańcza, już nie będę jawny. Tylu padło. Tylu rannych, tylu umarło. Najśmieszniejsze jest to, że jeżeli ktoś raz ranny postrzelony, to i tak zawsze przeżyje, nie? To jest dopiero sanitarka. W dniu Hannibal. Człowiek został postrzelony, ale czy się na gorączkę, nie? No też tak można w sumie. Japonia! Co to było? Okej. Lecimy dalej. Jak na razie to mnie tylko denerwuje to, że jest za słaba czułość myszki. Celność 6.7. Mam nadzieję, że nie na 100, nie? Oddane strzały... Celne strzały, co? W korpus trafiałem cały czas. Zero w głowę. Kontynuujemy. Na te statystyki nie patrzcie. W sumie jak miałem celować w głowę samoloty? Ale też jak mogłem w korpus, nie? To jest nielogiczne trochę, no ale to... Bo w sumie nie zabijałem nikogo. Z żadnych jednostek lądowych. Wszystko powietrzne. Dear Dad, sorry I haven't written in a while, but I'm back in action again. It's been nearly 8 months since the Japs hit us at Pearl, and we've been running ragged ever since. They gave me a 30-day furlough after the attack, and followed that with 90 days of special training. I've joined the 2nd Raider Battalion, led by a man named Carlson. These guys are considered the elite, so I'm excited to be among them. A lot of the boys are saying, now that we won at Midway, it's time to turn the tables and start taking the fight to them. I guess that's what we're doing now. We're raiding a small island that the Japs are hunkered down on, in hopes of creating a diversion for a much larger attack that I can't tell you about right now. The Major says most of us will end up there soon enough anyhow, but I'm trying to stay focused on the task at hand. Aha, czyli będziemy mieć po prostu batalion, i to niewielki, i mamy przejąć całą wyspę, tak? Jesteśmy w wodzie podwodnej? Czy może pływamy? O, w wodzie podwodnej, haha, wiedziałem. No kurde, oko mnie atakuje. Dobra. Maybe the best part about me joining the Raiders is I'm with my buddies from boot camp again. They weren't at Pearl, but they've been through their own hell at places like Bataan and the East Indies. Don't know how much of that news has made its way home. Anyway, you'd love these guys, Dad. Frank Minoso's from Jersey, is about the size of a truck.
He's always clamoring on about his way with the ladies, but if there's such a thing as a natural leader, it's him. Jimmy Sullivan's a corpsman from Illinois, dropped out of med school to join the Navy. I get the feeling he comes from money, but none of that matters where we are. And then, there's Willie Gaines. Willie is a 5-foot country boy from North Carolina who can't weigh but a 110 soaking wet. But he is an ace with a rifle. They're all solid guys. I'll write again soon. My love to everyone back home. Tom. Ładna jest nawet tej otoczka graficzna. First action. So the most important thing you need to remember is to keep quiet and listen. What the hell did we bring a rookie for anyway? Hey, what did I just say? The sarge will brief us on the beach. Now keep your eyes on the shore and your trap shut. You okay up there, Tommy? It's good to see you again. You too. Double time. Let's move. Tak. Okay, men. The Japs have an anthill located in a nearby village that we've got to take out. We have a recon bird flying over soon to gauge resistance. I want light and noise discipline. Hand signals only. Minoso, take Baker team. I'm with Abel. Rendezvous at checkpoint Whiskey. Questions? No, sir. Good. Now remember, we're here to cause as much damage as we can and then get the hell out of Dodge. Now get moving. Charlie squad, hide the rafts and secure the beachhead. Okay, I want a loose column formation. I'll take point. Willie, you watch our six. Stay in formation, guys, and watch for my hand signals. Let's go. Co ja mam zrobić? Japońską wieżę radiową. Hey Sarge, what did the captain mean when he said we're looking for an anthill? It means radio antennas, a comm center. Now stay quiet. Szatuszki. Chyba poszedł nie w tą stronę, co trzeba. Ej, ktoś musi mnie prowadzić. Przez zarośla, serio. Zapisywanie gry. Myślałem, że to jest warg. Garnuszak. Idziemy dalej, czy co? Stoimy, patrzymy się. Nie ma w ogóle ci kredy. O Jezu, a ci tu skąd? Tak, podsuwaj mi się. Ja też miałem taką taktykę, że wymieniałem bronię z... Zawsze wymieniałem bronię nie moje, ale nieprzyjaciela. To jest... O! Karabin snajperski. Karabin snajperski. Nubi, daj mi karabin snajperski. O! Teraz się zablokowałem. Mogę bardziej przybliżyć się coś? Nie, nie ma. Jeszcze naboje dostałem do karabinu. No jak minie. Serio. Trafił mnie z przodu i ja dostałem wiadomość, jakbym dostał z tyłu, nie? Keep moving! Come on, yo!
Te snajperki nie będę strzelał, jest. Szkoda mi amunicji. Kurde, z taką czułością myszki ja tutaj nie mogę sobie celować w koło, tylko zobaczę. Po prostu nie jestem w stanie. Okej. Pokradniemy im bronię. Czemu nie? Mam takie przeczucie, że ten karabin snajperski mi się na pewno przyda tutaj. I co chwilę te przejścia. Powinien dać jakąś dłuższą misję. Ja jeszcze muszę się zastanowić, jak to będzie z wysyłaniem filmów. Mam tak na myśli poniedziałek i piątek. W poniedziałki i w piątki będzie Medal of Honor. Póki nie skończymy oczywiście. Później to zobaczymy, jak to będzie. Trochę HP nie mam. Ale to nic. O! Na przykład już w takim miejscach już by mi się snajperka bardziej przydała, nie? Co to jest? Eksplozywę. A to nie chcę. Hey, you think you'll get a purple heart for that? I swear, you rookies are all the same. That's enough, Doyle! What gives, Rook? Sniper! Take cover! Gdzie ma tutaj snipera? A tam jest skubaniec. Na drzewach skubańce siedzą. Takie trwaniaki. Już kolejnego widzę. Piękny headshot. Snajperka w takim miejscu jak tutaj to mi się bardzo przyda. Znaczy, że snajpera tutaj nigdzie nie ma, nie? Jak ci siedzą na drzewie, to można wszystkiego się spodziewać. Gdy się małpy znalazły. I w ogóle ile ich tam istnieje? Wszystko się rusza w tych krzakach. Ja tu czterech widzę. O, dostałem. Jak mi miło. Się trochę spłucham. O, pięknie dostałem. Ja w ogóle łażę po mnie, to jest przybliżenie nawet ich oddala. Ach, się ruszył. Ja mam taki zapłon spóźniony. No Boże, dajcie mi karabin jakiś, nie? Znaczy inaczej to... Nieważne. Mam teraz pomysł, jak to zrobię, nie? No czekajcie, tu mogę jakoś medyka wezwać. Jak się to wyzywało, medyka, nie? A nie pamiętam, jak to się robiło. Teraz mam w ogóle jakiś plan, nie? Teraz robimy... Ja już mam plan, jak to zrobić. Snajperka nie za bardzo mi się tu przyda. Ja jestem na nią skazany. Już teraz. Sniper, take cover! Watch the trees! Go, go, go! I'm going! Tam jeszcze gdzieś był?
I tu już więcej snajperów nie ma. I tam jest znająca okolica. Mamy medyka, jest dobrze. Znowu tam się wszystko rusza, choć się danie. Bum. Mam tylko dwa granaty, to nie poszaleję za bardzo. I katana w ogóle nie. Posunąć się. Ach, te celowniki z... Niby walczę z Japonią, a nie z Chinami. Weźcie to niby celowniki, dajcie lepsze. No ja nie mogę, nie. No ja z tego nie mogę trafić. Bez jaj. Japonia! O, teraz trafiłem, nie? I sam ze mnie strzelają gdzieś. Ach! Chwila. Statystyki, opcje, sterowanie. Granaty, nie. Wezwij sanitariusza, ha. Ha, no wciskam ha, no nie? No wzywam sanitariusza, no. Jaj. Ta misja nie jest dla mnie, nie? Całkowicie. Zrobimy ostatnie podejście. Could you some help, Jimmy? Let me see. Ty wylał w ogóle na wodę, nie? He shot himself in the foot. Hey, you think you'll get a purple heart for that? I swear. You rookies are all the same. That's enough, Doyle. What gives, Rook? Sniper, take cover. Gdzie śmiecie? Ja się tak w ogóle całkowicie skampię, tak chamsko strasznie. Skampię się i powystrzelam mnie wszystkich. Czuję jakbym nie z Japonią, tylko z Chinami walczył. Wszędzie ich tak mrówek i... Bronie też mają takie tandetne, że... Rozpadają się za pierwszym lepszym strzałem. Ten co w ogóle się robi, nie? Przeleciał mi koło celownika. No to już było hardcore, nie? Celownik idealnie na brzuchu. Nie traciłem. No dobra.
Nie będę wypowiadał się na temat tej broni. No, se wziął tą pistolecik taki zabawkowy i nie można się ruszyć w ogóle. Tam czekaj, nikogo nie widzę. Tam się biega sobie. O, tu się skampia. Tak, do sili zgódź się. I tej jeszcze będzie mi teraz przeładowywał mnie. To było genialne. Tak. Skubańcza. Mam pomysł. Co to był mój? To coś nie wszedł. O, to był mój. Przynajmniej widać. Paczki, to nie chcę ich. Snajperka. Ich w ogóle pić wszędzie. Wcale się nie dziwię, co kościół miał na myśli, mówiąc mrowisko. W ogóle jakiś medyk ich jest, nie? I tu w ogóle muszę zobaczyć, czy snajpera nigdzie nie ma. Jest snajper. A nie, to liść. To szorki. Pomyłka. Mimo, że ja mam jasno tutaj wszędzie, to ja w ogóle ich nie widzę, nie? Nie wychylać się. Tej, w ogóle dostaję, nie wiem skąd. Snajper gdzieś jest. On nie żyje, dobra. No co jest? Dobra. Jezu. Ta misja nie jest dla mnie. Biegnie z kataną se w ogóle tu gin. Kurde, jest nikiej dżungli. Nie wiedziałem, że w Japonii jest są dżungle, nie? Nawet drzewa się specjalnie. Tu mam w ogóle opcję zapisz? Jest, jest opcja zapisz. Zapisz grę. Zapisane czy nie zapisane? Zapisane. Wiecie co, w tym momencie zakończymy grę, bo już czas, nie? Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja muszę w ogóle ogarnąć, o co chodzi, przyspieszyć jakąś tą myszkę, bo naprawdę mnie to denerwuje. No i mam nadzieję, że zostaniecie w dalszych odcinkach. W poprzednim odcinku teraz muszę jeszcze dograć głos swój i ustawić na wysyłanie, renderowanie. Czyli odcinek będzie kolejny prawdopodobnie w poniedziałek, jeżeli dobrze zaplanuję. W międzyczasie też powinno się coś pojawiać. Tam wtorek, środa, czwartek powinien się coś jeszcze pojawi. Tak, nic nie obiecuję. Poniedziałek, piątek prawdopodobnie będzie się pojawił właśnie Medal of Honor. A jak jeszcze mi zostanie czas, to też coś nagram. Na pewno coś z Minecrafta, więc jak ktoś jest tutaj oglądając, lubi oglądać po prostu Minecrafta na moim kanale, to też coś znajdzie dla siebie. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.